tuba patyki. Na górze była tektura okryta folią. No i łóżko, poduszki, pierzyna. Ubrania. Tu żeśmy przynieśli. Krzysiek przyniósł stolik. Jest jakieś fotele, stolik. Fotele. Mhm. Gotowaliśmy jedzenie denaturat do puszki. Kostki były poukładane, tak? Ktoś nazywał kostki? Cegły. Turystyczne. Aha, okej, okay, cegły, dobra. Cegły. No i gotowaliśmy tutaj. Jedliśmy. Myliśmy się tak, jak żeśmy się myli. Krzysztof się mył. No jak się mył, tak się mył. Tutaj mieliście jakiś parasol, tak, który chronił was? Tak, żeby chronił, jak były ulewy, były burze, deszcze. Ale to mnie zastanawia, bo z tyłu policji, była tu policja w ogóle kiedyś u was? Policja nie pomogła, tak? Nie. Tylko pytają, z tego co mi Krzysztof mówi, ja przy tym nie byłam, pytają gdzie pan mieszka i gdzie pan mieszka. No jak można nie wiedzieć przez tyle lat, że tutaj jest człowiek, ludzie, tylko się pytać, no ja tego naprawdę tego nie pojmuję. Ja już powiem to słowo, no głupka zrobią z nas i to na żywca. Nie mogę w to uwierzyć, aż to jest... A najciekawsze jest to, że przecież ja mieszkam też w tym mieście i nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że tutaj jest takie miejsce. 3 lata to jest prawie 1000 dni. Tu żeśmy sprzątali też. No dobrze, a jak z toaletą? Jak sobie radziłaś jako kobieta? No, przecież no to właśnie jest... miałam chusteczki te mokre. Jednorazowe, takie mokre, tak. Nawilżone. To się używa gdzieś na survivalu albo na rajdach, gdzie się chodzi w góry, ale nie żeby codziennie egzystować. Ja byłam taką dochodzącą. Jak mnie stamtąd wyrzucono z Telmacha, przyszłam tutaj. Mhm. To nie było, że ja tutaj cały czas byłam. Rozumiem. Jak mnie wyrzucono z Mickiewicza, też tutaj byłam. Z listopada też, no a już jest. Ja też się w Miednicy umyłem. Grzałeś wodę do Miednicy i tak. W ten sposób. Mhm. A pranie? Pranie? Jakieś co z ubraniem? To wszedłem do nad rzekę i prałem w rzece. I tu też się prało. W miejsce, no, gdzie był sznurek, jeszcze jest ten sznurek. I tam się wieszało. Do prania, ale to tak jak mówię. Krzysztof Dudek, 44 lata. Beata, 50 lat. Mhm. Spotykamy się w Kędzierzynie Koźlu. Jesteśmy za murem dosłownie komendy powiatowej. Tutaj mieszkaliście przez 3 lata. Tak. Ja pokażę to miejsce troszeczkę. Potem jeszcze zrobię kadry takie, żeby widzom pokazać to dokładniej. Jak to się stało, że trafiliście w to miejsce i tutaj musieliście mieszkać? Mnie wyrzucono z mieszkania
Zapłaciłem kasę, było wszystko płacone. Za dużą muzykę, za głośną muzykę grała, sąsiadom przeszkadzało. Ja przyszła właścicielka, mnie wyrzuciła. I znalazłem się w lesie. A mieszkałeś w jakim mieście? W Kędzierzynie. W Kędzierzynie, mhm. A powiedziałeś, że pochodzisz w ogóle z innego... gór. Z gór. Mhm. Gdzieś tam obok Nowego Sącza, tak? Tak. Okej. Okay. I potem co było dalej? Co? Poznałem Beatę i też ją wyrzucał mąż. Przyszła do mnie i tyle. Mieszkaliśmy tutaj, tu my gotowali wszystko. No tu, nawet denatura tu jest jeszcze, co my się ogrzewali w zimie. Czy był ktoś, kto tutaj przychodził i wam pomagał? Nikt. A ktoś na przykład z pomocy społecznej? Nie. Z opieki? Nie. Nie. Byłem, to mi nie pomogli nic. No 120 zł no. Potrafili dać w tamtym roku na cały rok, no i właśnie. Ja nie pieniążka, ani nic. Tak jak jest, że wystosowano pismo do miejskiego pismo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do Sądu Rejonowego o to, aby mnie umieścić, z moim udziałem, żeby mnie umieścić w Domu Pomocy Społecznej, gdzie mam własnościowe mieszkanie, na które pracowałam. Wyjeżdżałam za granicę, kupowałam, remontowałam. Właśnie, ja bym chciał z tobą pociągnąć ten wątek, bo rozmawialiśmy wcześniej prywatnie na ten temat. Byłaś mężatką, miałaś rodzinę. Przyczyniałaś się do pomnażania majątku, do wychowania dzieci i nagle zostałaś postawiona w takiej sytuacji, że wymuszono na tobie, żebyś wyszła z tego mieszkania, tak? No tak, telefonicznie mnie o tym informował mój syn Przemysław, że jest coś, że już jest, że sprawa jest w sądzie, że będą licytować to mieszkanie. No i tyle, co wiem na ten temat. Ale to mieszkanie miało być licytowane... A to mieszkanie to już licytowane było, już mój były ślubny mąż licytował to mieszkanie jeszcze zanim Paulina się urodziła. Już jeszcze drugiego dziecka nie miałam, tylko już licytował... no straszył mnie właśnie tym wyrzuceniem, no ja bym to tak nazwała, że nie dostanę nic, po prostu zostawi mnie z niczym. Ale dlaczego właśnie było licytowane? Czy... Nie, ono tak mi mówił, ja nie miałam tego na piśmie. Po prostu psychicznie mnie po prostu w ten sposób... Normalnie psychicznie znęca. Nie, znęca, no. Fizycznie, powiedz, że cię nie lał. No bił. No. A jak to uzasadniał właśnie takie traktowanie twojej osoby? Mówił, że co? Że... Wyzywał mnie od różnych... Ale był wtedy pod wpływem, nie wiem, alkoholu, środków odurzających? Nie zawsze. On się leczył na łebetynę. Nie zawsze. Miał... jemu wykryto jakąś neurastenię. No. Jak mu humor byknął, to mu źle wiatry zawiały, to przyszedł i olał. A szukałaś pomocy, na przykład, nie wiem, założyłaś niebieską kartę? Mi pozakładali niebieską kartę, to na mnie wszystko zrzucono, że to ja jestem tą osobą winną. On jest czysty, on jest dobrym mężczyzną, ja to wszystko, co złe, to wszystko idzie na mnie. A były jakieś opinie sąsiadów, znajomych na ten temat, które by ciebie obciążały, żeby wobec ciebie takie postępowanie zostało wszczęte? Myślę, że tak. Tak, sąsiady wymyślają. Myślę, że tak. Wymyślają wszystko, robią na złodziej. To był ty i wyrzuciły to i wycieraczkę też. I zmyślają i dzwonią na policję non-stop. I trochę radia głośni, już policja jest, już interwencja, że za głośno. Tylko jak inni się bawią, głośną muzykę włączą, jest wszystko ok, tylko wszystko na Beatkę. Wszystko na nią. I to już jest od 5 lat. Interwencje, no i właśnie tutaj chodzi właśnie głównie między innymi właśnie o te interwencje, że jest policja. No to przyjeżdżają, bo ja już wczoraj to zadzwoniłam do lekarza, bo lekarza po karetkę. Ja mówię, no umieście mnie, bo mi jeszcze zrobiono, że ja mam
F20, co jest schizofrenia paranoidalna, gdzie byłam w szpitalu i rozmawiałam z panem mecenasem, to powiem wprost. Powiedział mi, że ja się mam przyznać do tej choroby. Ja mówię, no to proszę pana, jeżeli ja, bo to niby mówią, że się ma zwidy i słuchy. Ja mówię, proszę pana, jeżeli ja kurczątek nie widzę, to ja mam powiedzieć, że ja kurczątka widzę. No ja mam z siebie jeszcze robić, a tu wszystko chodzi właśnie między innymi, tak sobie myślę też o pieniądze, no bo przecież później Narodowy Fundusz Zdrowia, jest jakaś pula, w szpitalom się później płaci. Zamiast pomóc w sensie pracy mi dać, umowę o pracę, to tylko dzwonię do Powiatowego Urzędu Pracy, że mnie tylko ubezpieczają. A jak mi dali ofertę pracy w Blachowni, bo ja jestem zawodu laborant chemiczny, no to przecież nawet nie wiedziały te panie w Powiatowym Urzędzie Pracy, jaki adres mi podać. To ja z jednego budynku do drugiego, do trzeciego, do czwartego, a jeszcze do flak tam nie doszłam, bo jeszcze czwarty budynek to tam, gdzie... Nie, do flak to ja doszłam, do Białego Domku nie doszłam. No. I pracy nie ma. Jak ja 30 lat nie pracowałam w swoim zawodzie, to oni teraz chcą mnie na ciężką syntezę. Taką ofertę mi zaproponowały. Ile? Czyli po szkole nie podjęłaś tego zawodu, nie, tak? Nie, ja, no nie, no nie, dlatego że ja urodziłam dziecko i ja mieszkałam na Kozielskiej 39 przez 4, później mieszkałam na Kościuszki 12 przez 9, później wynajmowałam na Piastach mieszkanie. W międzyczasie jeszcze tutaj później dostałam to administracyjne mieszkanie, no to mieszkałam na tym na Stelmach 11 przez 12, później mieszkałam, ja to nazwałam Leśna 14 przez 1, a jeszcze mieszkałam na Listopada, ile to tamte, nie wiem jaki to numer. 11. Chyba 11 tam z tyłu, no, tak? No. 11 listopada za sklepami, ale się nie mylę. Gimnazjum 2. Ten duży blok taki. Wróćmy do tego tematu, jak mieszkaliście tutaj właśnie, za murem policji. 3 lata. Tak. Podobno ktoś was wspierał, tak? Nikt nie wspierał, ja pracowałem na lewo. Zarabiałem pieniążka, kupowałem coś do jedzenia. Jak nie miałem pieniążka w pracy, no to kosz. Szukali mnie po koszu. Nie tak było? Tak było. No było to, jak mieszkaliśmy na... Co była ta pierwsza ta... Koronawirus, tak? No to wtedy, żeśmy nie mieli... No to śmietniki nas ratowały, no. Mieszkałam na... I moja mama mi pomogła, to 100 zł mi dała. I przemuś mój mi pomógł, też mi dał 100 zł. Dobrze, zostawmy to, bo to jest dla was bardzo trudne. Teraz mieszkacie gdzieś, wynajmujecie mieszkanie? Nie, ja mieszkam na ulicy Stelmach 11, a przez 12 na własnościowym mieszkaniu. Na tym, z którego zostałaś wcześniej jakby usunięta, tak? Mam być usunięta. A wcześniej to... Dlaczego? Dlatego, że jak były kłótnie pomiędzy mną a byłym ślubnym, szło o pieniądze... Mirosławem po imieniu, nie będziemy go ukrywać. Nie miałam pieniędzy, to mnie właśnie wyrzucał. No. A ja, żeby nie było interwencji, żeby mniej było tych interwencji, mieszkałam tutaj, żeby zaoszczędzić dziecku stresu, no tak. Dobrze, powiedz mi, czy teraz pracujesz? Nie. Czyli Krzysztof, w zasadzie na tobie spoczywa teraz utrzymanie, tak? Was dwojga. Tak, utrzymujemy się razem. Ja pomagam zawsze i pomogę. Utrzymuję. I siebie utrzymuję, i urzędy skarbowe też utrzymuję. I kogo ty tam jeszcze utrzymujesz? Policję. Wczoraj mnie wzięli, no to zapłaciłem im mandacika. No ale to, to urzędy utrzymuję, no. A to jest niestety, to jest stres, to ja już powiedziałam. Ile można tego wszystkiego wytrzymać?
Bata, masz tutaj przy sobie mnóstwo dokumentów związanych z tym mieszkaniem, z tą licytacją. Nie, akurat dokumenty mam u siebie na Stelmach 11, a przez 12. Tutaj mam. Właśnie tutaj mam sąd rejonowy w Kędzierzynie Koźlu, trzeci wydział rodzinny i nieletnich. O terminie rozprawy, która odbędzie się, tam się odbędzie i się będzie odbywać w sprawie z wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z udziałem Beaty o umieszczenie w domu pomocy społecznej. No to tam pieniądze są, tam dla kucharek jest, tam dla łóżko dla mnie jest. A tutaj co? Nie ma? To tam są pieniądze, żeby utrzymać i kucharki, i nie wiem, i dyrektorów, i no bo pewnie to jest, jakiś dyrektor ma, to ten budynek, to tam są pieniądze. A tutaj, żeby dać mi choćby nawet miotłę, żebym mogła posprzątać i zarobiła. A czym właśnie uzasadniają urzędnicy to, żeby cię wysłać do takiego domu pomocy? No tutaj nic nie pisze. To nic nie pisze. To jest wszystko robione przez sąsiadów. Tutaj nic nie pisze. Tutaj przez nie sąsiadów pisze. I twojego byłego. Bo zgłaszane było, że jesteś chora, jakaś psychiczna, jakieś schizofrenie, nie wiem co. Oświadczenie o stanie majątkowym mi dali, żebym ja tu wypisała ten stan majątkowy. Jezu, się cała częste. Wniosek o udzielenie pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu. 120 zł, no to ja poszłam, 120 zł mi dali i... I co, nie dali ci ani centa? No raz mi tylko dali 120 zł. Dobrze, a powiedz mi, Beata, ty kiedyś w ogóle się leczyłaś na schizofrenię? Miałaś jakieś... Ktoś w ogóle wobec siebie takie wnioski wyciągał, że coś jest nie tak? Chodziło o dziecko. Od samego początku chodziło o Paulinę, moją córkę. I to chodziło o to, że ja wzięłam winę na siebie. To, co mój mąż mi mówił do mnie, różne, że jestem, ja to pisałam do sądu, żmiją jadowitą. Jezu, no. Już tego wszystkiego nie pamiętam. Ja te dokumenty, ja to wysyłam, to było pisane do sądu. Jak mnie traktował. A później ja się bałam o dziecko, że zabiorą dziecko, więc wszystko powiedziałam, że lekarzowi, odkłamałam lekarza. Czyli chciałaś bronić po prostu rodzinę i... Tak, rozumiem. Okłamałam lekarza, wziąłam na siebie, no i oni stwierdzili, że mam schizofrenię paranoidalną F20. Bo mi chodziło o Paulinkę, żeby mi Paulinki nie zabrali, a to się działo przecież odkąd urodziłam. Ja już nie mam siły więcej mówić. Okej. Okay. To może zmieńmy troszeczkę temat. Ja ci proponowałem, żebyś poszła do radcy prawnego tutaj właśnie w Kędzierzynie, który jest do dyspozycji z ramienia starosty powiatowego w Kędzierzynie Koźlu. Ja myślę, że w tej sytuacji jeszcze wiele rzeczy jest do wyjaśnienia i nic nie jest przesądzone i moim skromnym zdaniem, chociaż ja nie jestem fachowcem, masz prawo do obrony i masz prawo do rzetelnej oceny swojej osoby, tak? Bo rozmawiając z tobą, ja w ogóle nie mam wrażenia, że z tobą jest coś nie tak. Normalnie rozmawiasz, normalnie się zachowujesz, nie masz zmienności nastroju, nie jesteś agresywna. No naprawdę jestem zszokowany tą całą sytuacją. Krzysztof, jeżeli ty jesteś tak długo z tą kobietą, to powiedz mi, jakie są twoje odczucia? Czy ty w ogóle masz jakieś wrażenie, że coś jest nie tak? Nie, jest bardzo dobrą kobietą. Przyjdę z pracy, buziaczko mi da, ugotowane. Czyli jest porządek w domu, okay. Jest czysto, tak? Czyli jest to normalna, tworzycie w tej chwili normalną rodzinę? Tak. Normalny związek? Jesteśmy w małżeństwie, ale może kiedyś, nie wiem. Ale jest bardzo dobra kobieta. Nie zaszkodziła mi w niczym. Dajmy Beacie ochłonąć, Krzysztof. Powiedz jeszcze coś o sobie. Jaki zawód wykonujesz? Jestem brukarzem. Przy kostce brukowej pracuję. Czyli masz ciężką pracę? Ciężką. A z wykształcenia też jesteś brukarzem? Tak.
Czyli cały czas pracujesz w swoim zawodzie? W swoim. A masz udokumentowane te lata pracy, czy nie? Lata pracy? Tak, żebyś mógł w przyszłości liczyć na emeryturę? Mam, no jak byłem wyrzucony, miałem czarną walizkę z dokumentami, bo taki kolega mnie przygarnął, jest w piwnicy zamknięte te dokumenty. Nie wiem, kiedy on przyjedzie, mam mi oddać te dokumenty. Mhm. Ja mam 18 lat przepracowane, albo 19, gdzieś tak, koło 20. A co było powodem, że wyjechałeś z rodzinnych stron i trafiłeś akurat tutaj? Kuzynka dzwoniła, że ma pracę, a pojechał kurde do mnie, a oni chcieli ode mnie, bo ja pożyczyłem im pieniądze jeszcze. Jeszcze o tym powiem. Wyłudzili ode mnie, jak to się mówi, wyłudzili. 12 tysięcy wyłudzili ode mnie, pożycz. Pożyczyłem im 12 tysięcy, wziąłem pożyczkę na siebie. Dałem im pieniążki bez niczego, bez podpisu, bez niczego. Mówili, że będą spłacać raty. Nie spłacili ani jedną ratę, nie spłacili więcej nic. I od tej pory mi się wszystko pokręciło w tym dziedzinie. No miałeś do więzienia, no, tak? Tak. No ja... Myśmy sprzedali domek jednorodzinny, moja rodzina. Dostałam troszkę pieniążka i pomogłam człowiekowi spłacić. Mamusia mi też pomogła. Spłacić tak. ten dług, żeby nie poszedł do więzienia. No. Mama mi też pomogła. Wysyłałam pieniążka. Czyli nie masz już zadłużenia, tak? Jeszcze tam jest ociupinka, ale nie dużo. To są odsetki. W sumie to tak. To tak, zadłużenia by nie było, tylko że sobie banki naliczają odsetki i to co tam jest, no to są te odsetki. I byłem w sądzie, zgłosiłem to, pomógł mi sąd, nie pomógł mi nic. Brak czego? Brak formalności. Brak formalności i PESEL mieli, wszystko mieli. I odesłali te dokumenty. I dałem sobie spokój, weźcie sobie, niech sobie wezmą te pieniążki. Ja mają honor, to mi oddadzą, nie to. Zrobili mnie dziadem i tyle. O. Jesteście bardzo doświadczeni przez życie i przez ludzi. Bardzo wam współczuję, bo ta sytuacja jest naprawdę trudna. Mam nadzieję, że w jakiś sposób uda się to wszystko wyjaśnić i wyjść z tego kryzysu, bo faktycznie wasza sytuacja jest bardzo trudna, bardzo ciężka. Uprzejmie dziękuję, że podzieliliście się swoimi historiami, swoją wspólną historią też. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Może się uda jakoś. Ja się nie poddam. Beata, tak na zakończenie, dasz radę jeszcze walczyć? Da, przy mnie musi dać radę. Nie wiem. Jesteś silną kobietą, wiele przeszłaś, ale kobiety są silne, są silniejsze od mężczyzn i mam nadzieję, że tylko potwierdzisz tą regułę i się nie poddasz tak łatwo. Mi chodzi o to, że ja już mam dosyć tych pism. Ja mam chodzić, pisać, wysyłać na pocztę, odbierać. Przecież ja tyle się nachodziłam na tą pocztę z tymi awizami, że ja już nie mam siły do tych pism. No, ja jestem jedna, a pism jest bardzo dużo. Na to zakończenie powiem? Że ja umiem się podpisać imieniem i nazwiskiem, bo ja mam dwa nazwiska, czytelnie. A ludzie, którzy piszą te pisma, gdzie ja to czytam, to jest tylko taka kreska, tylko że ołówkiem albo długopisem. I dla mnie to jest bardzo dziwne, że ludzie tacy wykształceni, nawet pod tymi pismami, które wysyłają do mnie, nie umieją się imieniem, nazwiskiem czytelnie podpisać. To jest brak szacunku, prawda? Tak. Ale niestety jesteśmy świadkami tego, że jakby pewne standardy, które były kiedyś znane i które obaliliśmy, bo nam się wydawało, że komuna była zła i PRL był zły, a się okazuje, że tak nie do końca, bo wtedy dbano o rodziny, to dzisiaj no właśnie, tak jak mówisz, ktoś wysyła do ciebie pismo i nie potrafi nawet pełnym imieniem, nazwiskiem się podpisać, tylko daje jakąś parawkę, która niczego nie wnosi, prawda?
Pieczątka i... Tak. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję. Dziękuję. Kochanowi będzie kochać. Tak normalnie, tak po ludzku. Maciek.